dotarłem nad akwen o nazwie Tonle Sap. Rzecz niezwykle ciekawa. Mianowicie Tonle to rzeka, zatem nazwa tej to San, San. I tutaj zrobię sałatkę z zielonych mango. Coś, czego nad naszym Sanem nie spotyka się często, ale można by to śmiało nad nim robić, ponieważ mango do nas docierają najczęściej niedojrzałe. Więc w San raz, bo o takie chodzi. Zaczynamy wszakże od sosu. Jego podstawą jest świeżo wyciśnięty sok z limetek. Wyciskając limetki przez dłoń po to, by pestki nie wpadły do środka, trzeba pamiętać tutaj, w tym klimacie, by wcześniej dłoń bardzo dobrze zdezynfekować. Co teraz? Kolejne dwa płyny. Mianowicie sos rybny, on doda słonego smaku temu, i woda. Woda całość rozcieńczy. I teraz koniecznie trzeba będzie do środka wsypać cukier po to, żeby ten cukier we wszystkim się rozpuścił. Nasz San jest dopływem Wisły, natomiast San miejscowy to dopływ Mekongu, zresztą wielki. Wracając do sosu. Kolejne składniki, które muszą wcześniej w nim się znaleźć, by oddały swój smak. To mianowicie imbir oraz papryczki chili. Papryczki trzeba pokroić w cienkie plasterki. Jeśli nie chcemy, by to było bardzo ostre, możemy pozbyć się pestek. Natomiast imbir obrany ze skórki powinien być albo starty, albo też sprytnie pokrojony. Zaraz Państwu pokażę jak. Zresztą to jest test na świeżość imbiru. Jeśli bardzo łatwo się kroi, znaczy to, że ma w sobie dużo wody i jest świeżutki. Jeśli stawia potworny opór, to znaczy, że jest wyschnięty i stary. I co teraz? Teraz po prostu paseczki. Imbirowe julienne. Imbir i chili przygotowane, nieco pestek usuwam. To jednak nie jest kuchnia tajska, najostrzejsza na świecie. Trzecia rzecz, bardzo aromatyczna, dostępna u nas już niemal w każdym supermarkecie, mianowicie trawka cytrynowa. Trzeba ją pozbawić wierzchnich warstw, potem przekroić na pół i pokroić bardzo, bardzo drobno, gdyż ona będzie jedzona na surowo. Będzie lekko chrupać w ustach, ale nie powinna być przeszkodą przy radosnej konsumpcji. I zawsze pod kątem jak najcieniej. Teraz mango, które trzeba najpierw obrać ze skórki, a potem specjalnym nożem pokroić w długie pasemka. Możecie to zrobić równie dobrze z czymś, o co łatwiej w naszej strefie klimatycznej, mianowicie z zielonymi jabłkami odmiany Granny Smith. Będzie bardzo podobne, choć rzecz jasna nie takie samo. Mam tu jeszcze pomidory pokrojone w cząstki oraz szalotkę w takie charakterystyczne półksiężyce pociętą. Tutaj jeszcze może być marchewka, tym specjalnym nożem również w paseczki pokrojona. Sprawdzam, jaki jest sos. Kwaśny, ostry, ale słodki, co najważniejsze. Mango jest kwaśne, zielone jabłka również. Teraz wszystko wrzucamy i dokładnie mieszamy. Na wydaniu całość trzeba posypać świeżą kolendrą i miętą oraz orzeszkami ziemnymi, niesolonymi, uprażonymi na suchej patelni i zmiażdżonymi w moździerzu. Drodzy Państwo, to jest klasyka tutejsza, a jaka ona jest? No ja wiem, ale teraz muszę Wam też powiedzieć. Cudownie odświeżająca. Jaka była ta podróż? Najlepiej charakteryzuje ją tytuł jednej z płyty Beatlesów, Magical Mystery Tour. To była podróż magiczna i mistyczna. Równie pięknych, przynajmniej podobnie pięknych życzę Wam z całego serca.